Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na konferencji prasowej, której tematem przewodnim, tak jak zapowiedzieliśmy, jest Miejska Grupa Zakupowa. Co czuje się pod tą nazwą i więcej szczegółów zaraz zdradzą uczestnicy naszego dzisiejszego spotkania, a są to Pan Prezydent Marek Wojtkowski, Kamila Słomczewska, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń oraz prezes spółki Baza Jacek Jagoński. Panie Prezydencie, tradycyjnie Pana zacznę. Proszę uprzejmie. Okay. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Znaczy może zacznę od takich kilku kwestii ogólnych. Jak Państwo wiecie, od momentu, kiedy objąłem funkcję prezydenta miasta, sytuacja w spółkach komunalnych nas interesuje w sposób szczególny i dlatego też staramy się dokonywać wielu zmian funkcjonowania tych spółek. No i powiem też z nieukrywaną satysfakcją, że bardzo wiele już nam się udało, aczkolwiek nie jesteśmy oczywiście, nie poddajemy się tutaj euforii i nadal będziemy próbowali racjonalizować działalność spółek. Jak Państwo wiedzą, stworzyliśmy standard w postaci regulaminu nadzoru właścicielskiego. My żeśmy zmienili całkowicie umowy funkcjonowania spółek. Także tutaj rzeczywiście dużo robimy. Myślę, że najważniejszą taką informacją jest taka informacja, że na chwilę obecną nasze spółki komunalne, a mamy ich w tej chwili 6, jest to procentowym udziałem gminy miasta Włocławek, są w bardzo dobrej sytuacji finansowej, co jak Państwo wiedzą w przeszłości różnie z tym bywało. Wynika to stąd, że staramy się racjonalizować przede wszystkim politykę finansową spółek. Udało nam się ograniczyć liczebność zarządów do zarządów jednoosobowych. W przeszłości Państwo wiedzą, bywało z tym różnie. Były to najczęściej zarządy wieloosobowe, dwu, a nawet trzyosobowe. Dlatego też stąd udało się wygenerować nam bardzo konkretne oszczędności. No i żeby nie pozostawać gołosłownym, no to myślę, że tutaj najlepszym przykładem, że ta działalność spółek się w sposób znaczący poprawiła, jest chociażby Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, w którym zawsze były problemy, zawsze był, powiedzmy, ten bilans ujemny. W poprzednim roku i w tym roku również firma wypracowuje dość pokaźne zyski. No i również spółka Baza, której prezesa też dzisiaj gościmy. Zawsze był z tym duży problem, natomiast za 2015 rok udało się wypracować też ten bilans dodatni. I wszystko wskazuje, że w 2016 roku będzie podobnie. Planujemy też szereg przedsięwzięć. Jeśli mówimy o bazie, no to chociażby kwestia unormowania sytuacji na targowiskach miejskich. W tym roku mamy przewidzianą taką inwestycję wspólną z miastem, którą będziemy chcieli zrealizować. Chodzi tutaj o utwardzenie powierzchni na targowisku przy ulicy. Chciałem powiedzieć Targowicka, co to Targowicka w ostatnim czasie. Na targowisku przy ulicy Kaliskiej. Dlatego też tutaj konsekwentnie działamy. Natomiast dzisiaj Państwa zaprosiliśmy, żeby też poinformować Państwa o naszym takim kolejnym wspólnym projekcie, który już stał się faktem. Mianowicie wczoraj zostało podpisane porozumienie o zawiązaniu Miejskiej Grupy Zakupowej. Jest to porozumienie, które zostało zawarte między wszystkimi spółkami komunalnymi z udziałem, 100% udziałem gminy miasta Włocławek. I ta nowa inicjatywa po prostu będzie polegała na idei takich wspólnych zakupów, które są najbardziej kosztochłonne i z tego tytułu zamierzamy uzyskać bardzo określone oszczędności. Za chwilę o tym pani dyrektor powie Państwu szczegółowo. Ja natomiast chcę też powiedzieć, że spotykałem się z wieloma przedstawicielami firm, dużych korporacji, gdzie takie grupy zakupowe funkcjonują i one po prostu przynoszą bardzo konkretne efekty w postaci lepszych, niższych cen na określone usługi bądź też produkty. Nie mówimy tutaj o usługach sektorowych, które są tam dedykowane bardzo konkretnie do każdej spółki pod kątem jej działalności, ale mówimy o takich zakupach ogólnych. Także takie porozumienie zostało w dniu wczorajszym podpisane. No i nie ukrywam, że akurat ideę Miejskiej Grupy Zakupowej będzie realizować spółka Baza. A dlaczego? No ponieważ, jak Państwo wiedzą, ja
cały czas z taką troską pochylaliśmy się, żeby zmienić też formułę funkcjonowania spółki Baza, bo jak Państwo wiedzą, usługi o charakterze restauracyjno-hotelarskim nie do końca leżą w sferze zadań własnych samorządu, dlatego też szukamy różnych możliwości. Żeśmy przeanalizowali wiele projektów, łącznie z tym, że Pan Prezes wie, analizowaliśmy też projekt sprzedaży oczywiście restauracji i hotelu. Z tym, że no, nam przyświecała taka idea wspólna, żeby uzyskać no, jak najkorzystniejsze kwoty z tytułu sprzedaży. Rynek w tej chwili i zapotrzebowanie na tego typu obiekty mamy ograniczone i dlatego też te oferty, które żeśmy sondowali, nie były do końca satysfakcjonujące, dlatego szukaliśmy innych możliwości. Jak Państwo wiedzą, ja w kampanii wyborczej również mówiłem o takiej Włocławskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego i cały czas to oczywiście analizujemy. To jest kwestia jeszcze do przemyśleń, ale zaczynamy od tego, że w oparciu o spółkę Baza tworzymy miejską grupę zakupową i właśnie Baza będzie realizowała przetargi na określone usługi dla wszystkich spółek komunalnych. To jest oczywiście początek. Jak Państwo wiedzą, na pewno w tej chwili mamy nowelizację ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. Już jest ona uchwalona przez Sejm, czeka na akceptację Senatu i podpis prezydenta. I w tym momencie, kiedy wejdzie tak zwana procedura in-house, być może miejska grupa zakupowa w postaci Bazy będzie też realizowała określone usługi, zakupy także i dla jednostek miejskich. Z tym, że tutaj musi się zmienić oczywiście ustawa Prawo o zamówieniach publicznych, ale to jest jeszcze przed nami. Zaczynamy dzisiaj Państwa informując o miejskiej grupie zakupowej. Pani dyrektor powie coś więcej. Witam serdecznie. Jak Pan Prezydent wspomniał, po dosyć długich, uciążliwych pracach wspólnych naszych i prezesów, wczoraj udało nam się podpisać porozumienie o zawiązaniu grupy. Tak jak Prezydent powiedział, tak naprawdę najważniejszym celem, który przyświecał nam, żeby tę grupę zawiązać, było po prostu uzyskanie oszczędności. No, jak najbardziej właściwym okazuje się, żeby wykorzystać synergię działania spółek, skorzystać ze skali wolumenu dla poszczególnych towarów i usług. I naszym zdaniem jest to pomysł, który pozwoli nam tak naprawdę dzięki zawiązaniu tej grupy i realizacji wspólnych zakupów uzyskać bardzo dobrą, na pewno lepszą pozycję w negocjacjach, czy z dostawcami, z oferentami. Powinno to zmniejszyć jednostkowy koszt nabycia poszczególnych towarów, usług. No, ewidentnie będzie to tak naprawdę wykorzystanie efektu skali i najważniejszym przedsięwzięciem w tym roku, które chcielibyśmy zrealizować, bardzo ambitny cel, ale tu jestem pewna, że dzięki naszej wspólnej, intensywnej pracy uda nam się go zrealizować. Będzie zakup, organizacja w tym roku przetargu na zakup energii elektrycznej dla wszystkich 6 spółek. No jak wiemy, jest to usługa o szerokim zakresie, o dużym wolumenie, więc mamy nadzieję tutaj uzyskać bardzo wymierne oszczędności. Natomiast mówię, cały czas trwają prace, spotykamy się, spotkania robocze z prezesami. Na chwilę obecną określiliśmy sobie, że idziemy w energię elektryczną. Pozostałe usługi, no to jest wszystko w trakcie ustaleń, rozważań. Nie chcemy tutaj zakłócić w żaden sposób działalności żadnej ze spółek czy spowodować jakichś innych problemów. Także na razie, na chwilę obecną, na 100% będzie to energia elektryczna. Także pokładamy tu duże nadzieje i będziemy wytrwale pracować nad tym, żeby oszczędności były jak największe. Po prostu wykorzystać potencjał spółek. Można tutaj też chcę jeszcze dodać, że jak Państwo wiedzą, miasto już funkcjonuje w takiej grupie zakupowej dotyczącej energii. Mówię o mieście gminie Włocławek. Wspólnie z innymi gminami, to jest kilka gmin tutaj okolicznych i my wspólnie zakupujemy energię. I po prostu wiemy, jaka to jest skala oszczędności z tego tytułu. To jest od kilku do kilkunastu nawet procent oszczędności i zamierzamy też takie oszczędności uzyskać, jeśli mówimy o miejskiej grupie zakupowej w kontekście tutaj właśnie tego projektu, który omawiamy. Oczywiście w przyszłości zamierzamy objąć tym projektem inne usługi. Też nie ukrywam, że będzie mi zależało na tym, żeby wspólnie dla całej grupy
spółek komunalnych kupować na przykład paliwo. Państwo zdają sobie sprawę, ile było kontrowersji przy okazji zakupu chociażby rozstrzygnięcia przetargu dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. My chcemy to uniknąć i po prostu też chcemy to pilnie śledzić, ale też uzyskać z tego bardzo konkretne korzyści, bo to są bardzo takie pozycje w wydatkach poszczególnych spółek no bardzo, bardzo pokaźne. Również myślimy o innych jeszcze usługach. Mam na myśli tutaj pushkelling. To jest zawiązanie takiej wspólnej grupy kapitałowej i finansowanie pewnych inwestycji ze wspólnej, można ująć, kasy wszystkich spółek komunalnych. To też jest praktykowane oczywiście w środowiskach firm korporacyjnych, w samorządach jeszcze niekoniecznie. Ja myślę, pani dyrektor, że ten nasz projekt Miejskiej Grupy Zakupowej jeszcze w Polsce chyba nie został nigdzie przetestowany. Pewnie jesteśmy jakimś tam tutaj innowacyjnie do tego podchodzimy, ale ja jestem pełen nadziei, że nam się to uda. Pan prezes jeszcze. Spółka Baza stoi przed nowym wyzwaniem. Jak państwo słyszeli przed chwilą pana prezydenta, być może jesteśmy nawet pierwsi w Polsce. Uznaliśmy, że wspólne zakupy muszą przynieść korzyść finansową. Uznaliśmy, że nie ma sensu, żeby robił to ktoś z zewnątrz. Wybraliśmy jedną ze spółek. Jest to moja spółka i się bardzo cieszę, że będę mógł dokonywać tych zakupów dla innych spółek. Szanowni Państwo, nie będziemy tego robić we wszystkich aspektach od razu. Tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała, zaczniemy od dwóch lub trzech wybranych dziedzin. Dokonamy zakupu usług w 2016 roku. Na pewno to będzie energia, zastanawiamy się jeszcze nad dwoma innymi obszarami. To jest spowodowane między innymi tym, że spółki mają podpisane długoletnie umowy. Często jest to 2017, nawet 2018 rok i wtedy nie miałoby sensu dokonywanie tych zakupów od razu w 2016 roku. Będziemy to robić etapami. Często będziemy dokonywać zakupu nie od razu dla sześciu spółek, tylko na przykład dla czterech, trzech i potem jak gdyby poszerzać tą działalność. Zakładamy, że największe oszczędności oczywiście będą wtedy, kiedy będziemy dokonywać zakupu usługi dla wszystkich sześciu bądź co bądź dużych spółek miejskich. Miejska Grupa Zakupowa jest jednym z etapów takiego zacieśnienia współpracy między spółkami. Dzięki temu, że obradowaliśmy nad regulaminem, opracowaliśmy wspólnie z panią dyrektor to porozumienie, częściej się spotykamy, częściej rozmawiamy. Mam wrażenie, że dużo częściej też wymieniamy ze sobą informacje, ale też pomagamy sobie wzajemnie. Mamy kilka projektów na przyszłość, o których jeszcze dzisiaj bym nie chciał mówić. Natomiast powiem o takim projekcie, który już się udał. Oczywiście jego zasięg jest daleko mniejszy niż Miejska Grupa Zakupowa, ale jakiś czas temu, konkretnie w sierpniu ubiegłego roku, pan prezes MPK zapytał mnie, czy w spółce Baza nie mogłyby się odbywać sprzedaż biletów. Na początku wydawało mi się dosyć dziwne to, ale dość szybko wprowadziliśmy projekt w życie. I chcę państwu powiedzieć, że dzisiaj od września sprzedajemy te bilety. Już sprzedajemy blisko 60% wszystkich biletów okresowych, bo nie nazywają się miesięczne, bo mamy też dekadowe bilety czy 15-dniowe. Dzisiaj sprzedajemy od 50 do 60% na pojęcie K7 tych biletów. Myślę, że to jest z ogromną korzyścią dla mieszkańców Wrocławka, bo takie głosy słyszę. Dzisiaj sprzedajemy między godziną 9 a 17. Myślimy o tym, na razie jest to w sferze rozmów, żeby nawet całodobowo taki bilet sprzedawać, bo przecież na różne zmiany ludzie pracują. Często pasuje, żeby ten bilet kupić wieczorem czy wcześniej rano, więc myślimy o zacieśnieniu tej współpracy odnośnie sprzedaży biletów. Podaję to jako przykład takiej współpracy między dwoma spółkami akurat. Natomiast Miejska Grupa Zakupowa, tak jak moi przedmówcy powiedzieli, to jest rzecz na kilka lat, ale w tym roku już startujemy. W tej chwili trwa proces rekrutacji osób, które będą zajmowały się zamówieniami publicznymi, bo jak państwo tutaj podwiecie, moja spółka nie była przygotowana do tego typu działalności. To jest nowa działalność dla nas, dlatego szczególnie ostrożnie podchodzimy do tego, żeby wybrać odpowiednie osoby i w odpowiedni sposób te pierwsze przetargi, te pierwsze zamówienia publiczne poprowadzić. I temat numer dwa. Tak, drodzy państwo, ja też państwo pozwolą, że przy tej okazji rzecz się wiąże się ze spółką Baza, dlatego jeśli państwo pozwolą, ja kilka słów powiem na temat, no że tak się wyrażę, temat, który stał się niejako, można rzec, tematem politycznym, opłata targowa. Jak państwo wiedzą, w tej chwili, jeśli chodzi o zakres zadań spółki Baza, jest nadzór nad targowiskami i oczywiście ściąganie tak zwanej opłat z targowisk.
które baza częściowo oczywiście przekazuje do budżetu miasta. I w związku z tym, że został wniesiony projekt likwidacji opłaty targowej, to ja chciałbym się tutaj w sposób jednoznaczny co do tego wypowiedzieć i poprzeć to bardzo konkretnymi argumentami. Ja oczywiście się z tym absolutnie nie zgadzam i w związku z tym, że ta sprawa stanie na sesji poniedziałkowej, to ja w trakcie sesji będę chciał wystąpić i będę chciał też apelować do radnych o zdjęcie tego punktu z programu obrad. A dlaczego? Pierwsza rzecz, drodzy Państwo, budżet żeśmy przegłosowali na początku 2016 roku. Wtedy żeśmy zgodzili się po długich negocjacjach, jak Państwo wiedzą, nie był to proces wcale łatwy, na pewne wydatki, ale również zgodziliśmy się z poszczególnymi klubami na pewne wpływy. Dlatego też staram się podchodzić do tego, co robię w sposób odpowiedzialny i nie mogę po prostu powiedzieć, żeby w trakcie roku obrachunkowego, za chwilę mamy czerwiec, czyli w ciągu półrocza, zakres wpływów do budżetu miasta zakłócić. A zdjęcie opłaty targowej niczym innym by po prostu nie było. Radni w styczniu zgodzili się na to, natomiast teraz pojawia się kolejny projekt i też nie chcę powiedzieć, że jest to projekt dla mnie czysto polityczny, populistyczny i do momentu, kiedy będę odpowiedzialny za miasto, nigdy nie pozwolę, żeby populizm albo polityka miała wpływ na funkcjonowanie instytucji miejskiej. Obawiam się, że zgoda na tego typu działanie spowoduje swego rodzaju precedens i za kolejny miesiąc bądź dwa pojawią się kolejne projekty autorstwa tego samego klubu, może innych klubów, które po prostu będą, krótko rzecz ujmując, demolowały budżet. Ja oczywiście na to nie pozwolę. A uważam, że opłata targowa nie jest żadnym, jak czytałem w uzasadnieniu, krokiem ku poprawieniu przedsiębiorczości we Włocławku, ponieważ, drodzy Państwo, dotyczy ona kilkudziesięciu przedsiębiorców, mało tego, przedsiębiorców, którzy często nie pochodzą, nie mają zarejestrowanych firm na terenie miasta Włocławek. Czyli krótko rzecz ujmując, my zdejmując opłatę targową, finansujemy działalność przedsiębiorców z powiatu na przykład grodzkiego, z powiatu ziemskiego, czyli z innych gmin niż gmina Włocławek. Finansujemy z budżetu miasta i dlatego absolutnie na to nie możemy pozwolić. A też chciałbym Państwu powiedzieć, że te opłaty targowe, czy struktura opłat, które ponoszą targujący na naszych stoiskach w dwóch miejscach przy Związków Zawodowych i ulicy Kaliskiej jest taka, że są opłaty za tak zwany stały najem i opłaty targowe. Te opłaty targowe najczęściej ponoszą ci, którzy przyjeżdżają na przykład okresowo, sprzedają w tej chwili pietruszkę, truskawki, prawda, inne owoce. Natomiast zakłócamy w ten sposób konkurencyjność, ponieważ ci stali najemcy, najczęściej z Włocławka, mieszkańcy Włocławka, mający zarejestrowane swoje działalności na terenie Włocławka, płaciliby stałą opłatę za najem, dzierżawę, natomiast zwolnieniby byli z opłaty targowej. I jak to, drodzy Państwo, wygląda? Chcę Państwu powiedzieć, że na przykład na targowisku przy ulicy Kaliskiej jest tylko na 89 podmiotów handlujących, tylko 33 z Włocławka, ponad 50 jest spoza. 89 spoza, a 33... Przepraszam bardzo. Na ulicy Kaliskiej jest 89 handlujących spoza miasta Włocławka. Czyli zdejmując opłatę targową, my czynimy pokłon i finansujemy działalność firm, które nie są zarejestrowane na terenie miasta Włocławka. Zakłóca to oczywiście... Ale chwileczkę, może ale pan na czas, kiedy będzie możliwe zadawanie pytań, dobrze? Dlatego też my sobie absolutnie na to nie pozwolimy, ponieważ to też jest konkretny przychód do kasy miasta. Jest to ponad 300 tysięcy. My w tej chwili mamy zbilansowane wydatki i przychody. Są zaplanowane inwestycje i chcę też Państwu tutaj w taki sposób obrazowy powiedzieć, że w momencie, kiedy zdejmujemy taką opłatę, po prostu krótko rzecz ujmując, musimy zrezygnować z niektórych bardzo ważnych dla miasta inwestycji, a niestety finansowalibyśmy pośrednio działalność firm, które nie są zarejestrowane we Włocławku.
Tego oczywiście w sposób odpowiedzialny ja zrobić nie mogę. Oczywiście opłata targowa w Polsce nie funkcjonuje we wszystkich miastach, ale chcę powiedzieć, że te najbogatsze samorządy rzeczywiście zrezygnowały z opłat targowych. Jakie to są samorządy? Warszawa, Gdańsk, Bielsko-Biała, Szczecin, Lublin, Katowice. My dbamy o każdą złotówkę z przychodów. To nie są wielkie opłaty, bo to są rzeczywiście, można rzec, opłaty symboliczne. Natomiast w kasie miasta jest to oczywiście dość pokaźna suma, którą po prostu staramy się w sposób racjonalny wykorzystać. Ja ze swojej strony tyle. Bardzo proszę jeszcze tutaj o wspomnienia. Prezes Jarowski. Szanowni Państwo, opłata targowa nie dotyczy tylko targowisk miejskich. Jak Państwo wiecie świetnie, spółka Baza zawiaduje targowiskiem przy ulicy Kaliskiej i targowiskiem przy ulicy Związków Zawodowych. W ubiegłym roku wnieśliśmy do budżetu miasta tytułem zbieranej przez naszych pracowników opłaty targowej 90 tysięcy, natomiast cały przychód, jak tu Pan Prezydent powiedział, to jest ponad 300 tysięcy. To dotyczy również Puchlego Targu, dotyczy straganów przy cmentarzach i innego typu handlu woźnego, więc my zaledwie stanowimy 1/3, nawet nie całą 1/3 tych przychodów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że tylko w największych miastach ona jest zniesiona i jeszcze chcę powiedzieć, że opłata targowa w Wrocławku jest stosunkowo niska w stosunku do innych miast, nawet ościennych. Mało tego, jej wysokość nie została podniesiona od wielu lat. W tym samym miejscu chcę powiedzieć, że najem na targowiskach też przez wiele lat nie zostały opłaty podniesione. To tyle z naszej strony. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to proszę uprzejmie. Bardzo proszę, dajmy słowo. Panie Prezydencie, wróćmy do energii. Czy nie myśleliście Państwo o własnej energii? Typu wiatraki, fotowoltaika, etc. Pytanie dobre. Jeśli mówimy o wiatrakach, absolutnie miasto nie jest miejscem, gdzie można wiatraki stawiać. Wiadomo, że tam są bardzo konkretne uregulowania, określone odległości, które trzeba zachować przy budowie takich wiatraków. To jest, tego co pamiętam, 400 metrów, więc to jest absolutnie w przypadku miasta nierealne. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, oczywiście my w tej chwili przygotowujemy się do procesu modernizacji budynków użyteczności publicznej i o efektywności energetycznej oczywiście będziemy rozmawiać. Nawet już rozmawialiśmy, rozważając partnerstwo publiczno-prywatne, tak jak się to stało chociażby w Płocku, gdzie prezydent miasta Płocka przebudował, zmodernizował 15 budynków użyteczności publicznej w ramach tego partnerstwa, wykorzystując różnego rodzaju nowinki techniczne, m.in. fotowoltaikę. To jest oczywiście przed nami. I drugie pytanie dotyczące także energii, ale w postaci płynnej, czyli Pan Prezydent wspomniał o zakupie paliwa różnego rodzaju. Tak. Podał Pan również, Prezydent, przykład MPK. Dostawcą od kilku ładnych lat jest firma Mares, która, jak wiem, zamiast wadium wpłacić, rozliczała to wadium w postaci faktur. Czy Pan Prezydent coś na ten temat wie i czy spowodował skontrolowanie takiego stanu rzeczy, który jest niedopuszczalny? Absolutnie o czymś takim nie wiem. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, rzeczywiście ona jest niedopuszczalna, sprawdzimy. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Ja chciałam zapytać się, bo powstaje, jak to dzisiaj Pan Prezydent zakomunikował, niska grupa zakupów wspólnych, prawda? Ja chciałabym wiedzieć, czy to będzie o strukturę organizacyjną, bo ja rozumiem, że ona będzie w gestii, czyli podległa pod prezesa spółki Baza, natomiast wiemy, że jeśli chodzi o zakupy, muszą być wykwalifikowani ludzie. Czy, powiedzmy, nastąpi przeorganizowanie z tych 6 spółek, zostaną przesunięci ludzie do pani dyrektor, czy to w jakiś inny, czyli jaka struktura będzie, ile osób będzie w tej spółce zasiadać. I kolejne pytanie dotyczące drugiego tematu. Mówimy o opłatach targowych, natomiast no tak głośno mówi się o tym, że Toruń uzyskał ogromne dotacje na budowę pięknego targowiska. Czy u nas w przyszłości myśli się we Wrocławku o tym, żeby było targowisko z prawdziwego zdarzenia, bo już ościenne gminy, tak jak powiedzmy Kowal, czy wiele małych takich, no mogą się poszczycić naprawdę takimi mini targowiskami estetycznymi, prawda? U nas to są takie troszeczkę już
Ja powiem może. Znaczy, jeśli, oczywiście restrukturyzacja zatrudnienia jest no, oczywistością, że się tak wyrażę. Z tym, że my po prostu będziemy też bazować na powiedzmy takich naturalnych odejściach pracowników. Mam tutaj przykład, że w jednej spółce oczywiście dwóch pracowników już jest w wieku emerytalnym, więc po prostu tych etatów już nie będziemy odnawiać. Natomiast w gestii pana prezesa jest oczywiście spowodowanie i utworzenie takiej komórki, która będzie oczywiście te zadania realizowała, bo jak państwo wiedzą, wszystko musi się odbyć o ustawę Prawo o zamówieniach publicznych, więc to musi być osoba, która jest do tego przygotowana, zna się na tym i potrafi to przeprowadzić. Także tutaj państwa zapewnię, że tak oczywiście będzie. Natomiast jeśli chodzi o targowiska, pani redaktor ma oczywiście rację, ja sam gdzieś tam przyjeżdżając widziałem, jak wyglądają targowiska, no chociażby w Baruchowie, w Boniewie, w Kowalu i dlatego też my jesteśmy daleko w tyle. Powiem tak, że przez wiele lat nikt tymi targowiskami się nie zajmował, koncentrując się właśnie na ściąganiu różnego rodzaju danin. Dlatego też my, nie chcąc rezygnować z opłaty targowej, chcemy podnieść standard w oparciu o te środki, które po prostu pozyskujemy. Chcemy też spowodować, żeby to był wkład własny w potencjalnie pieniądze, które możemy pozyskać ze środków unijnych, bo takie możliwości, jak tylko będą, na pewno wykorzystamy. Czekamy na kolejne pytanie. Jeżeli pan prezydent pozwoli w sprawie opłat raz jeszcze. Po raz pierwszy pomysł zniesienia opłat targowych pojawił się kilka miesięcy temu. Pan prezydent wówczas ostro ten pomysł skrytykował. Niechęć pana prezydenta oczywiście dotarła do pomysłodawców, a mimo to Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość teraz ten projekt pod obrady wnosi, co jest oczywistym sygnałem takiego konfrontacyjnego stanowiska, nastawienia tego klubu. Wszystko zależy od tego, czy panu prezydentowi uda się przekonać do sprawy swojej klub Lewicy. Jeżeli tak, pomysł upadnie, jeżeli nie, z rachunku matematycznego wynika, że opłaty targowe zostaną zniesione właśnie w atmosferze działań natury bardziej politycznej niż związanej z funkcjonowaniem samorządu. Proszę sobie powiedzieć, co dalej z koalicją po takim bardzo prawdopodobnym wydarzeniu, jak zniesienie opłaty targowej wbrew woli pana prezydenta? Panie redaktorze, my z panem przewodniczącym Jarosławem Chmielewskim, z klubem radnych PiS, umawialiśmy się na konkretną współpracę dotyczącą miasta i również uzgadnialiśmy, że wszelkie tego typu projekty będziemy uzgadniać między sobą. To w żaden sposób, jak pan redaktor wie, bo pierwsza nasza rozmowa odbyła się gdzieś tam w porze zimowej, pan redaktor do mnie zadzwonił z zapytaniem, czy ja wiem o takim projekcie. Panu wtedy powiedziałem odpowiedzialnie, że nic o tym nie wiem, chociaż też nie ukrywam, przewodniczący wtedy siedział obok mnie i nic mi o tym nie wspomniał. Dlatego też myślę, że współpraca w takiej sytuacji stoi pod wielkim znakiem zapytania, bo też nie ukrywam, że nie chcę współpracować z ludźmi, którzy nie wypełniają pewnych porozumień, zapisanych też w swego rodzaju dokumentach. Dlatego też zastanowimy się, co dalej z tym zrobić, bo nie wyobrażam sobie, żeby taką współpracę kontynuować. Czy oznacza to, że jeżeli ta uchwała tego projektu Prawa i Sprawiedliwości zostanie przyjęta, że pan prezydent zakończy byt koalicji? Dokładnie to, tak to oznacza. A proszę powiedzieć, co dalej, biorąc pod uwagę chociażby osadzenie konkretnych osób na stanowiskach, co się wydarzy? Mamy panią zastępcę prezydenta z nadania Prawa i Sprawiedliwości. Czy ona zostanie przez pana prezydenta odwołana? Czy drodzy państwo, na jej miejsce, czy może ograniczymy ilość wiceprezydentów? Snujemy czarne scenariusze, dlatego że one, biorąc pod uwagę determinację szanownego pana prezydenta i takąż pana przewodniczącego, te wydarzenia mogą zaistnieć. Dlatego o tym rozmawiamy. Dlatego też ja odpowiadam, drodzy państwo, że my umawialiśmy się na, odkładając emocje polityczne. Bo państwo wiedzą, że reprezentujemy z panem przewodniczącym dwa najbardziej skonfliktowane środowiska polityczne w Polsce. I ja uważam, że przez półtora roku nam się to udawało. Państwo wiedzą, że ja unikałem jakichkolwiek
jakichkolwiek działań o charakterze politycznym. Po prostu zdaję sobie sprawę z pewnej takiej wrażliwości mojego koalicjanta i nigdy tego nie robiłem, bo uważam, że rola prezydenta samorządu polega na tym, żeby zajmować się sprawami miasta, nie wchodzić w tą dużą politykę, którą, jak Państwo wiedzą, też, z którą też miałem doświadczenia i wiem, z czym to jest związane. Dlatego ja takich sytuacji unikałem. Ale też chcę jeszcze raz powtórzyć, że dla dobra miasta nie pozwolę na to, żeby działania o charakterze populistycznym, politycznym były realizowane w mieście. Jeśli mój koalicjant tego nie rozumie, to po prostu uważam, że czas się rozstać. Jakie będą konsekwencje? No, Państwo mogą się domyśleć, ja nie chcę tutaj mówić o konsekwencjach personalnych. Myślę, że jedno wynika z drugiego.